No to kochani, to witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszej 9. Enklawie Światła. To jest po prostu niesamowite, że jesteśmy już 9. raz razem. Ja pamiętam, jak rozpoczynaliśmy to wszystko, to no była taka opcja, że raz się spotkamy, pościskamy się, poprzyświadczamy sobie i jedziemy do domu, a tutaj się okazuje, że ludzie po prostu chcą się spotykać i mieć ze sobą do czynienia. Widzicie, jeszcze dobrze nie rozpocząłem, a już kolejni ludzie. Dziewiątka to jest liczba Tesli, ja myślę, że to jest powód naprawdę do zrobienia jakiegoś takiego podsumowania, gdzie jesteśmy w tym czasie i tutaj to miejsce, gdzie jesteśmy, też ma swoją historię i energetykę. Jesteśmy w Ojcowskim Parku Narodowym. Ja tu też jestem pierwszy raz, no może kiedyś przejazdem, ale tak nieświadomie, ale tu jest naprawdę pięknie. My mamy jednego wśród nas, który dosłownie 300 metrów stąd się urodził, to jest Mirek Ładoś, on jest na drugiej sali i po moim przemówieniu on wam parę słów powie, bo zajmuje się ustawianiem kręgosłupa, także jakby ktoś chciał kręgosłup sobie nastawić, to on jest z nami i ma takie wskazówki, jak na przykład człowiek ma jakieś dolegliwości, które miejsca w ciele nacisnąć, tak jak guzik i na przykład wyłączyć ból albo jakieś złe samopoczucie. Te wszystkie, my wiemy, że to wszystko jest, ale nie do końca wiemy, jak to działa i on o tym powie. Także po mojej mowie zawołamy go i będzie o tym opowiadał. Słuchajcie, kochani, nas by było więcej, ale w tym tygodniu dwa moje konta YouTube'owe zostały zbanowane za jeden z filmów z Reginą o tym, co się teraz na świecie dzieje, bo my mamy w tej chwili, teraz w tych dniach bardzo kluczowe rzeczy się na świecie dzieją. 4 lipca to, wiemy, powstała Republika Ameryki i to zawsze w tym czasie coś ważnego się dzieje. Tylko że to dzieje się konspiracyjnie ze względu na to, że ciemna strona mogłaby to w jakiś sposób zakłócić. A więc to są działania, które dzieją się niby poza percepcją ogólnego społeczeństwa, ale wy wiecie, o co chodzi, tylko to trzeba potrafić odczytywać, bo niekiedy podaje się informacje na odwrót. Jeżeli je nieopatrznie odczytujemy, no to nam się wydaje, że coś się niedobrego dzieje, ale to wszystko ma swój taki głębszy porządek. No i jak te konta mi zamknęli, to ja mówię, no jak ja mam ogłosić tą enklawę, żeby ludzie faktycznie przyjechali. I tak zacząłem skakać po tych wszystkich różnych zaznajomionych kontach. No i byłem u Zygiego z Teksasu, u Ani Mazurczy, która też za chwilę tutaj przyjedzie, i u innych. No i jakoś tak poszło to do przodu. Ale miałem też taką rozmowę z kimś, gdzie poprosiłem o wsparcie i usłyszałem jedno zdanie, no wstrząsnęło to mną do głębi i ktoś mi powiedział: Zygfryd, ja nie mogę promować tego, ponieważ to jest impreza, na której spotykają się tarociarze i wahadłowcy. No powiem szczerze, tak zasmuciło mnie to wszystko i tak chodziłem przez jeden dzień i zastanawiałem się nad tym jednym zdaniem. I przyszło mi do głowy, jak Jezus mówił,
2000 lat temu, szukajcie prawdy, bo ona was wyzwoli. Na ostatniej herbatce w Warszawie Adrian Porada, który też dzisiaj tu będzie, powiedział: obojętnie co byś robił, ale rób to. Rób to, żebyś szedł do przodu. Jak się machniesz raz albo pomylisz, nic takiego. I to jest właśnie sedno tego wszystkiego. Nawet jeżeli ktoś zajmuje się wahadłem, albo ochrania się jakimś orgonitem, albo wchodzi, idzie do jakiejś wróżki. My wiemy, że wiele metod i te wszystkie różne świecidełka, one raz działają, a raz mają mierny efekt. To są wszystko narzędzia, abyśmy odkrywali to, co jest w nas prawdziwe i to, co jest naokoło prawdziwe. Wiele z tych rzeczy używamy jako trampoliny, czyli na obecną chwilę jest to dobre, ale być może, że za rok nie będziecie tego potrzebować i byłoby to super, jakbyście parę metod albo parę sposobów, które jeszcze kiedyś używaliście, jakbyście już mogli powiedzieć: daję już radę bez tego. I tak samo jest z ludźmi. Spotykać się z ludźmi, z którymi niekoniecznie podzielasz zdanie, ale wiesz, że ten drugi człowiek tak samo jak ty szuka tego, co ma znamiona prawdy. Więc ja uważam, że spotykać się z ludźmi, z poszukiwaczami jest zawsze jak najbardziej pozytywne. Więc witam was, kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie, że tu jesteście, że chce się wam... No fajnie, Piesio. No widzicie, to mi się podoba. Wszyscy jesteśmy razem. Że chce się wam po prostu spotykać, przybywać, rozmawiać z innymi. Ja wiem, że podczas tych wykładów połowa z was będzie gdzieś tutaj naokoło się szwendać, gdzieś w kuluarach rozmowy prowadzić i to jest fajne. Bo wielokrotnie widzę, że ktoś siedzi na uboczu i mówię: nie chciałbyś posłuchać? On mówi: wiesz co, ja się cieszę tym, że tu jestem. Że jestem w tej aurze tych ludzi, którzy pozytywnie mają pozytywne nastawienie do życia. Więc mi nie jest koniecznie potrzebne, żebym wychwytywał każde słowo, bo nonwerbalnie i tak szczytujemy tą całą informację. Jedziemy do domu, nie byliśmy gdzieś, jak ktoś coś mówił, a mimo wszystko ta informacja przebija się do nas. I to jest tak, że niekiedy to się nie dzieje bezpośrednio, tylko to się zadzieje za miesiąc i człowiek nawet nie łączy tego jednego ze sobą, ale później sobie uzmysławia: tak, ja tam przecież byłem. Nastąpił kwantowy przeskok. Cóż wam jeszcze powiedzieć? Ja tak sam zastanawiałem się, jak ja mam to wszystko ogarnąć, bo akurat jak wyjeżdżaliśmy, to w kurniku mi się kwoka zaczęły kurczęta z gniazda wychodzić, bo 3 tygodnie temu usiadła na jajka i ja mówię: wiesz co, Kasia, one się chyba będą lęknąć, jak będziemy mieli enklawy, co ja teraz zrobię? No i poprosiliśmy teściową, żeby ona pojechała i pilnowała. I faktycznie w piątek, jak żeśmy wyjechali, to już pierwszy kurczaczek wyleciał z gniazda, a teraz już ich chyba tam 6 albo 7 jest i ona wyciąga te kurczaki i daje do kuchni pod lampę, żeby tej kwoki nie niepokoić, bo jak
te kurczaki tak na raty wychodzą, to ona by mogła zejść z tych jajek i już później nie siedzi. Ja wiem, bo jestem z gospodarstwa, kiedyś tych kwok to miałem po 5, po 6, one naraz siedziały na jajkach, to musiałem mieć wszystko obcykane, która kiedy usiadła, bo to 3 tygodnie w punkt kurczaki się rodzą i nie może być żadnych tam takich zawirowań, bo inaczej ona zejdzie i już później by te jajka zalodziła. No i my możemy tutaj być i sobie porozmawiać o wszystkim, a teściowa tam wszystko dogląda. No cóż, tydzień temu była Harmonia Kosmosu i na Harmonii mieliśmy fajny temat, bo kazano mi mówić o cudownych dzieciach, które tutaj przychodzą na ten świat. Więc ja może tak dopowiem to, bo dlatego, że jak jechałem na Harmonię, to dopadł mnie taki troszkę mały udar słoneczny i zaczęła mi troszkę jedna strona drętwieć i musiałem przystanąć, polatać troszkę naokoło auta i jak troszkę już było lepiej, to zajechałem na Harmonię, ale mój wykład po prostu minął, a tam było taktowanie co pół godziny, więc miałem ten wykład później wieczorem, ale wieczorem nikt o nim nie wiedział i bardzo mało ludzi przyszło, więc ja może nawiążę do tego tematu tych cudownych dzieci. Będę miał też możliwość, to jest pierwszy raz, jak robimy enklawy, że na tej enklawie będą ze mną czwórka moich dzieci, dwóch moich synów i dwie najmłodsze córki. No jedna już jest tutaj, to jest ta, co się dopiero wykluła, tam gdzieś lata z Kasią, no a tych trzech akurat wyjechało już tam ze Środy Śląskiej, no i myślę, że gdzieś za jakieś 3 godziny może tutaj będą. To też się bardzo cieszę, że te dzieci tutaj są, chyba trochę mam przepięcie. Może powiedzcie, aha, bo to jakieś takie piszczenie troszkę jest. Wszystkie nasze dzieci są wyjątkowe i wszystkie są cudowne. Każdy jeden rodzic, jak ma dzieci, to nawet jak to dziecko ma 50 lat, to patrzy na niego, jakby jeszcze było w pieluchach, bo to jest jego dziecko. I tak jest dobrze, ale kochani, ja wiem o tym, że dzieci, które się rodzą od ostatnich może tak 50-60 lat, to są dzieci wyjątkowe, to są dzieci cudowne. To jest ten desant tych ochotników, które schodzą tutaj na ziemię, żeby wykonać tą wyjątkową pracę, którą trzeba tutaj zrobić, żeby mogliśmy na następny etap ewolucji się wdrapać. Tylko że tak to wygląda, że te dzieci, jak tutaj na tą ziemię przychodzą, to one mają od samego początku dosyć mocno pod górkę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ system już czeka tutaj na nich. A system jest stworzony od tysięcy lat. To nie jest nic nowego, to jest bardzo starożytne. To jest tak zwany spisek atlantycki, czyli ten nowy porządek świata, który wprowadzają od, no ja bym powiedział, od jakichś 10 tysięcy lat. Bo jak zostało te przymierze lucyferiańskie zawarte pomiędzy istotami z gwiazd, którzy napadli na Ziemię, to ich założeniem było, że kiedyś sprowadzą nas do tak niskiej świadomości, że będziemy dla nich tylko bateryjkami. Więc my jako kolektyw anielskich ludzi, i to jest przedstawione tutaj w tym logo enklawy, to jest ten anielski uskrzydlony człowiek z 12-niciowym organicznym
kryształowym DNA. I to czyni nas ludźmi wyjątkowymi, jedynymi w swoim rodzaju we wszechświecie. My mamy potencjał boski, który jest z samej góry. I on nadal w naszych ciałach działa i funkcjonuje. Tylko poprzez różnego rodzaju mutacje, poprzez modyfikacje, poprzez genetyczne działania na naszych ciałach zostaliśmy do tego stopnia zmodyfikowani, że nasze DNA utraciło swoją moc i ono jest uśpione. Naukowcy nazywają to śmieciowym DNA, ale zapewniam was, w waszych ciałach nie ma żadnych śmieci. To wszystko jest potrzebne i to wszystko się teraz budzi. Greg Braden udowodnił, że to jest Mirek, który tutaj w tej miejscowości się urodził i on wam po moim wykładzie powie na temat tych właśnie punktów energetycznych. Greg Braden udowodnił, że oddziaływanie na DNA można przesyłać na dowolne odległości, na bardzo duże i to oddziaływanie może być w ilościach śladowych. Pokazał, jak kilka molekuł w wodzie rozpuszczono i przekazywano te informacje na duże odległości i w drugim naczyniu wody ta sama informacja się pojawiała. To jest wszystko możliwe. Co to oznacza? To oznacza, że jeden na drugiego ma wpływ. A jeżeli twoja częstotliwość odpowiada częstotliwości drugiego człowieka, wtedy następuje ta koherencja i ten przeskok. Dlatego właśnie tak się dzieje, że jak się tutaj spotykamy, to następuje to sprzężenie zwrotne. I nie musisz z drugim rozmawiać. Niekiedy wystarczy, że na niego popatrzysz. Dlaczego my tak często się przytulamy do siebie, ściskamy się, chcemy się po prostu zbliżyć, żeby nasze sploty słoneczne spotkały się na taką odległość, że następuje ta wymiana informacyjna. Wystarczy te 2-3 sekundy, więcej nie trzeba. Dlaczego tak jest, że mamy takie parcie, ja chcę ciebie przytulić, koniecznie. I nie trzeba tego robić długo. Przytulamy się i tylko się oddalimy od siebie i już tego parcia nie ma, bo już ten przeskok nastąpił. No i teraz tak, te dzieci rodzą się na tej planecie, i teraz mamy ten kolejny desant tych ludzi, tych anielskich, które mają tu bardzo dużo ważnych rzeczy do zrobienia, ponieważ one już nie tak jak za czasów Jezusa, kiedy było bardzo, bardzo trudno jakąkolwiek informację przemycić. Jezus przemycał informacje, on to robił na przykład w przypowieściach, albo w takich zwrotach, które to były takie zwroty, klucze, które przeżyły te wszystkie zawieruchy. Mieliśmy różne inkwizycje. Notabene inkwizycja istnieje po dzień dzisiejszy. Kiedyś ona się nazywała tak właśnie Święta Inkwizycja. A dzisiaj ta sama instytucja nazywa się Kongregacja do Spraw Wiary. To jest jedno i to samo. To jest jeden do jednego ta sama czeladź, która tutaj robi swoją agendę, czyli wysyła swoich agentów, żeby cały czas wśród nas byli i żeby monitorowali tutaj, co się dzieje i w odpowiednim czasie, żeby takich ludzi wyłapywać i eliminować.
Po to właśnie inkwizycja była stworzona, do likwidowania właśnie niewygodnych istot, które mogłyby ich agendzie zagrozić. No i teraz jak takie dzieci tutaj schodzą, no to czyhają wielkie niebezpieczeństwa na nie, no bo na sam początek trzeba sobie powiedzieć, jak to właśnie wygląda z tym rodzeniem i z tym przyjmowaniu dzieci do swoich rodzin. Przede wszystkim świadome macierzyństwo tutaj odgrywa kluczową rolę, żeby dzieci, które tutaj na tej ziemi zaistnieją, żeby mogły swój potencjał rozwinąć. Więc jak mama i tato podjęły się tej decyzji sprowadzenia takiej istoty z wyższych wymiarów na ziemię, to samo poczęcie już musi być poprzedzone intencją i zaproszeniem takiego dziecka do swojej przestrzeni, do swojej rodziny. Więc powinno się to zrobić najlepiej jeszcze nad jakimś akwenem wodnym. Najlepiej jakby matka i ojciec byli sami, żeby poprosili po prostu niebiosa albo porozmawiali z tą istotą, która zejść ma, żeby w odpowiednim, najbardziej odpowiednim momencie i ze tymi wszystkimi zaletami dla wszystkich, którzy w tym uczestniczą, żeby taka istota mogła na ziemię zejść. Wtedy to się tak dzieje, że w idealnym momencie dochodzi właśnie do zapłodnienia tych dwóch komórek, żeńskiej i męskiej. Ale jak to ma wyglądać? Nawet to powinno być w odpowiedni sposób zrobione, więc my widzimy, co media tutaj fundują ludziom, w jaki sposób tutaj się mówi o seksie. On jest taki zwulgaryzowany, sprowadzony do takiego instynktu przeżycia, a powinno być to zupełnie inaczej. Kochankowie powinni się otoczyć wysoką wibracją, czyli nie powinno być tam żadnych używek, ani alkoholu, ani jakichś narkotyków, bądź jakiejś negatywnej muzyki, bądź czegokolwiek. Najlepiej otoczyć się wysoką wibracją w postaci tej, że można nasmarować ciała olejkami eterycznymi, można świece porozkładać, otoczyć się wysoką wibracyjną muzyką z dobrym strojeniem. No ale przede wszystkim w tym czasie powinna być też odpowiednia intencja zrobiona. I taka konstrukcja, taka metoda spowoduje, że te poczęcie świadome, ono zupełnie inaczej będzie funkcjonować, ponieważ ta energia orgazmiczna dwóch ludzi, to jest wiedza Nikolaja Lewaczowa, spowoduje, że jest energetyczna winda i my mamy te poziomy. Tutaj mamy poziom fizyczny, później mamy poziom eteryczny, później mamy astralny i później mamy kilka poziomów duchowych. Załóżmy, że jest tych 7 poziomów podstawowych, to jeżeli orgazm mężczyzny i kobiety jest bardzo silny i połączony w jedno, to ta winda wystrzeli tak wysoko, jak tylko potrafi i z tego wysokiego pułapu zabiera ze sobą istotę, która schodzi na ziemię. A jeżeli to jest takie, wybaczcie za określenie, takie jakieś bzykanie w parku,
z jakąś przygodną istotą, jeszcze nie wiadomo w jakich okolicznościach, to wtedy ten orgazm jest tylko takim lekkim podskokiem i wtedy można sprowadzić na świat takiego małego terrorysty, który będzie swoich rodziców terroryzował i doprowadzał ich do skrajności. Ja już przeżywałem, ja już takie już widziałem coś takiego, że dziecko było przez rodziców do tego stopnia terroryzowane, że oni niemalże obydwaj wylądowali w psychiatryku. I to się wtedy dzieje, bo te wszystkie sfery tak działają, że jakie życie, taka śmierć, jak to się kiedyś mówiło, i taka istota, będąc w tym niskim astralu, czyli w tym Hadesie czy piekle, jak kto woli, jeżeli jest sprowadzona na ziemię, no to są zazwyczaj przestępcy, kryminaliści, zabójcy, mordercy, seryjni mordercy i tak dalej. I dlatego trzeba bardzo uważać z tym, żeby poczęcie dzieci było bardzo świadome. Ale dobrze, zakładamy, że wszystko zrobiło się dobrze i rodzi się ten człowieczek na tą ziemię i cieszymy się, że wszystko jest dobrze, że dziecko jest zdrowe, ale tutaj trzeba nawiązać jeszcze do tego, w jakich okolicznościach i gdzie to dziecko ma się rodzić. Więc rodzenie dzieci powinno przebiegać tak, jak to kiedyś było, czyli w miejscu, w którym rodzice najlepiej się czują. Tam, gdzie jest ich azyl, gdzie jest ich po prostu najbardziej, najlepsze energetyczne miejsce, a to zazwyczaj jest ich własny dom. Więc rodzenie dzieci w domu jest najlepszym miejscem, jakim można sobie wyobrazić. Tak notabene jeszcze do niedawna rodzenie dzieci w szpitalach nie było powszechne, a wręcz przeciwnie, tylko te kobiety rodziły, które były albo przez los pokrzywdzone, albo były to kobiety lekkich obyczajów, albo jeszcze inne podupadłe kobiety, które nie miały innego wyjścia, więc w swojej rozpaczy i zwątpieniu rodziły w szpitalach. Po niemiecku szpital to Krankenhaus, a to dosłowne tłumaczenie dom chorych. Co zdrowe dziecko szuka w domu chorych? Tam nie ma nic do szukania. Tak samo jak i zdrowa matka. Na łóżkach porodowych, to wiem z opowiadań innych, bardzo często się robi, to jest stała praktyka szpitalna, że bardzo często rodzą kobiety na łóżkach, na których umierają pacjenci. To się robi celowo, żeby zaniżyć wibracje, bo wszystkie łóżka wyglądają tak samo i można dowolną pościel na nie dać. Jak idziecie w miejsca, gdzie ludzie leżą, na przykład na intensywnej terapii, albo idziecie na porodówkę, to te łóżka się praktycznie niczym nie różnią. I często się podmienia te łóżka, bo oni wiedzą, że w takiej energii, gdzie człowiek na tym łóżku umarł, są różnego rodzaju podczepy, bardzo nieciekawa energia i w momencie rodzenia, a to jest przechodzenie, to jest międzywymiarowe przechodzenie, ponieważ kanał rodny kobiety to jest portal międzywymiarowy i tam następuje do wymieszania pewnych energii. I to dziecko, przychodząc na świat, już obrywa energetycznie. I żeby do tego nie doszło, najlepiej rodzić w domu. Zostaliśmy wychowani w takiej wierze, że rodzenie powinno być albo w asyście doktora, pana doktora, a to nic innego, tylko dokujący do systemu, bądź w asyście akuszerki.
No cóż, dzisiaj też już jesteśmy troszeczkę mądrzejsi, ponieważ nie wiem, czy wy wiecie, ale tak samo jak lekarz, tak samo jak i akuszerka ma obowiązek systemowy po urodzeniu dziecka, co zrobić? Zameldować go. I to dzieje się, i to jest to bandyctwo tutaj wszędobylskie, że meldują te dziecko wbrew woli rodzica. Ani jednego, ani drugiego się nie pytają, tylko idą, bo oni wypełniają tak zwane wymogi albo wytyczne. To nie są wytyczne rodzica, ale mimo wszystko robią to. Więc tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Kogo zapraszacie do domu, temu dawacie pewnego rodzaju przyzwolenie. Przyzwolenie, żeby on był, ale niejednokrotnie z całym dobrodziejstwem inwentarza. Więc on, jeżeli przychodzi do tego porodu, ten ktoś, ta osoba, to poprzez to, że wy ją zaprosiliście, zapraszacie i to, co ona później będzie robiła. Więc jeżeli by był ten poród domowy i byłaby ta hibama, ta akuszerka czy dula, to trzeba od razu powiedzieć na początku, co zamierzacie z tym dzieciątkiem robić. Czy będziecie go dokować do systemu, czy będzie poza systemem. I wtedy wyglądałoby to inaczej. Ale dajmy na to, że to dziecko jest rodzone bez akuszerki, bez lekarza, tylko jest mama i tato i załóżmy przyjaciele. Ale znam rodziny, gdzie działo się to po prostu, że była tylko mama i tylko ojciec. I najlepszym sposobem jest, jak przy narodzinach, jak to dziecko opuszcza kanał rodny mamy, że wpada w ręce ojca. To jest najbardziej idealne rozwiązanie, ponieważ ojciec w idealnym wypadku był przy tej mamie, głaskał jej brzuch, rozmawiał z tym dzieckiem i dziecko, opuszczając ten piękny świat w brzuchu, jeżeli spotyka się z tym zewnętrznym światem, częściowo okrutnym, to bardzo dobrze będzie się czuło, jeżeli ten, kto to dziecko spłodził, czyli ojciec, odbierze po drugiej stronie to dziecko. To jest pierwszy moment, ale jaki on jest ważny. Co dalej się dzieje? Dalej to dziecko nadal połączone jest z pępowiną, więc wiadomo, po jakimś czasie rodzi się placenta. Kurczę, przepraszam. Muszę wyłączyć. Jeszcze mam cały czas załączone, bo ludzie dochodzą, ale myślę, że teraz już nie będzie dzwonić. Więc ta placenta jest połączona nadal z dzidziusiem i jak wiemy w szpitalu, ja to przechodziłem i to są takie, wiecie, to są przeżycia traumatyczne, ponieważ nas ojców bardzo mocno oszukali. Nam wmówiono, że mamy zaszczyt i przywilej przecinać pępowiny. Ja to zrobiłem u wszystkich moich dzieci. W dobrym przekonaniu, że tak trzeba, bo tak pan lekarz mówił. Ale wierzcie mi, że za każdym razem, jak te nożyce trzymałem, to coś się we mnie działo. Jakby zmysł poza zmysłami mi mówił, że tak jednak nie powinno być, żeby się żywe ciało, żywą tkankę przecinało. Wszystko tętni, krew płynie, ta cała dobroć idzie do ciała i każą ci przeciąć to. Oni mają takie klamerki z jednej i z drugiej strony, naciskają i mówią: tnij, bo to jest twój przywilej. Co się wtedy dzieje? Na tle podświadomym to dziecko odczytuje, co
rodzic, co ten ojciec temu dziecku za krzywdę wyrządził. To jest ten łajdak, który pozbawił mnie tego wiana, tego spadku, który dostałem od Wszechświata na całe wyposażenie, na całą inkarnację praktycznie będąc tu na ziemi. I jednym ciachnięciem odeszło to. I później zaczynają się kłopoty, bo nie ma tego spływu tej krwi pępowinowej, więc nie ma tej całej medykacji, nie ma tej odporności, to wszystko tam jest. No ale dajmy na to, udało się tą pępowinę nie odcinać, więc to dziecko po jakimś czasie, po 4, 5, 6 dniach tą pępowinę odhaczy. I wtedy dopiero w pełni zaczyna autonomicznie zarządzać swoim ciałem. Jest przy mamie, ale już jest odhaczony. Następną rzeczą jest karmienie piersią. Bardzo często tutaj jest w tym społeczeństwie nakręcane, że mleko, które można zakupić w sklepie, w hipermarkecie, jest tak samo wartościowe jak mleko matki. Ja już to słucham i zajmuję się tym tematem 30 lat, bo najstarsza moja córka właśnie w styczniu 30 urodziny miała i już wtedy nam te ciekawostki sprzedawali. A myśmy cały czas się tak zastanawiali, jak to możliwe. Na szczęście moje dzieci wszystkie były karmione piersią, niektóre mniej, niektóre dłużej, ale wiedzieliśmy, że jedna kropla maminego mleka jest lepsza niż wiadro mleka od krowy. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Bo dziecko jest do matki zupełnie inaczej dostrojone. No i cóż, i rosną nam te dzieci. I teraz, jakie ważne jest, żeby rodzic zadał sobie pytanie, czy w tym świecie zwierząt, niby one, te zwierzęta nie są takie rozwinięte jak człowiek, a mimo wszystko w tym świecie zwierząt, czy istnieje jakaś samica, która by dobrowolnie oddała swoje potomstwo pod opiekę innej samicy? Dobrowolnie, od tak po prostu. No, myślę, że ciężko by było coś takiego znaleźć. A w świecie ludzi jeszcze ten szkrab nie zaczął dobrze raczkować, a on już jest w żłobku. Jeszcze dobrze nie zaczął mówić, a on już jest w przedszkolu. Jeszcze niedobrze zaczął się komunikować i podstawowe rzeczy robić, już jest w szkole. A tam jest Saigon nie do wytrzymania. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem do szkoły, to chyba był rocznik 75 czy 6. To ja byłem przerażony, co w tej szkole się dzieje. To, co oni mówią, co oni od nas żądają, jak kazali nam siedzieć, jak kazali nam się nie ruszać, nie rozmawiać bez pytania. Po lekcjach, między lekcjami, u nas w Zalesiu tak było, że był korytarz i na tym korytarzu robiło się kółka, tak jak się robi na placu więziennym. I dzisiaj już wiemy, że to szkoła podstawowa i inne instytucje to są statki obcych. A statek obcych musi zawsze mieć swoją banderę, swoją flagę. Jak idziecie w tym wypadku do szkoły, to pisze szyld Szkoła Podstawowa imienia tam w naszym wypadku Józefa Wilkowskiego i tak dalej, i tak dalej. I to jest bandera. Jest opisane, że jesteście na statku obcych. I tam kapitan nadaje takt i mówi, co się robi. Czyli jeżeli
zostaliśmy ukarani, bo byliśmy niegrzeczni, to kapitan taką karę wystawił i on ma do tego prawo. Jeżeli byśmy wyszli poza boisko, poza podwórko szkolne i byśmy postawili nogę na drodze i by zrobił to samo, popełniłby przestępstwo. Więc żeby dzieci karać, żeby wmawiać im nieprawdziwe, złe rzeczy, ściągnięto właśnie nas do szkoły i tam mogli z nami robić, co się chciało. To był na zaawansowanym stopniu mind control. Dziecko, jak jest młode, jest bardzo chłonne. Można wszystko w niego wgrać, ponieważ jest pustym naczyniem. I najidealniej do tego nadaje się właśnie system szkolnictwa. Dzisiaj już wiemy, lepiej do tego pasuje system szkolnictwa, bo narobiono mnóstwo szkoły. Już koniec? Tak? No to dobrze. Kochani, to było tylko tak pokrótce, bo temat jest bardzo rozległy. Dla mnie to było ważne, żeby wam o tym powiedzieć, ponieważ wy jesteście rodzicami, dziadkami, macie wnuki, macie dzieci i będą następni się rodzić, ale dzisiejsze społeczeństwo jest bardzo mocno mentalnie uszkodzone, więc ja was proszę i błagam, bardzo pokornie was proszę i błagam, uświadamiajcie wszystkich delikatnie, subtelnie, nie nachalnie, ale o tym, jak ważne jest, aby dzieci, które się teraz rodzą, aby były już wolne od tego bagna, przez które my musieliśmy przechodzić, bo my potrzebowaliśmy dużo traum przejść, żeby wybudzić się i być tutaj dzisiaj razem. To nie jest samo przez siebie oczywiste, że my tu jesteśmy. My dostaliśmy przez od życia wielkie dęgi, wielkie baty. A dobrze by było, żeby dzieci, które się teraz rodzą, już tych batów nie otrzymywały, bo one mają wielkie zadanie tutaj do spełnienia. Na naszych oczach następuje transformacja Ziemi. Ziemia to planeta królewska, która nie ma sobie równych we wszechświecie. Być tutaj to jest wielki przywilej. Są tacy, którzy uważają, że są tu za kary. Nie mogę się jakoś przełamać, żeby zrozumieć to szaleństwo. Tutaj się jest z przywileju i można bardzo dużo zrobić. Jak nigdzie indziej. Oprócz tego na Ziemi mamy najbogatszą genetyczną bibliotekę wszechświata. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko od gada, poprzez motyla, poprzez ptaka, do człowieka, poprzez rybę najmniejszą, poprzez wieloryba. Wszystko tu jest. I 90% wszystkiego jest nieodkryty. Tutaj są istoty, których jeszcze na oczy nie widzieliśmy. I wszystko jest tutaj. Także my mamy tu tak bogate królestwo zwierząt, ludzi, roślin i takich stworów między roślinami i zwierzętami. To jest na przykład królestwo grzybów. Znacie nasz kochany grzyb Mikołaj, jaką on ma świadomość i co on powoduje, co może zrobić. Na ostatniej herbatce był pan Borowski, który napisał książkę o grzybuk, tak. Czyli właśnie o tym grzybie, jaka to jest świadomość. Także jeżeli będziemy żyć świadomie, będziemy się łączyć z tymi innymi świadomościami, które pukają do drzwi i chcą zaprosić nas do siebie, abyśmy też mogli swój potencjał jeszcze bardziej rozwinąć.
Kochani, to ja będę powoli dobiegał końca. Teraz po mnie będzie Mirek i powie wam, jak to wszystko wygląda z tymi punktami energetycznymi. Jak będziecie chcieli porozmawiać, ja cały czas będę się tutaj szwendał gdzieś i będę z wami cały czas. Wykładowcy są z tyłu z różnymi rzeczami, i miody są, i ubrania, i chyba orgonity, i zioła, i ubranka, i wszelkiej maści różne rzeczy. Nawet ktoś ma... Proszę? Octy. Octy, tak, i różne rzeczy, tak. Pijcie octy, bo to jest dobre, jak się pocicie. Jak octy pijecie, to człowiek się nie poci, no tak to jest. Na zewnątrz jeszcze ma przyjechać jedna dziewczyna, z którą kiedyś nakręciłem film, która domy kopułowe tutaj propaguje. Ona ten dom kopułowy tutaj na parkingu chce zbudować, żeby go sobie zobaczyć. Tak, no takie fajne rzeczy mamy tutaj, także jest dobrze. Dzisiaj wieczorkiem będziemy mieli ten seans, takiego filmu Korporacja Światła, coś by go jakiś czas temu nakręcali, żebyście sobie zobaczyli, bo jest faza promocji. No i lecimy dalej. Ściskam was, kocham was z całego serca. Tak. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Zrobimy to na początku. Tutaj mi Łukasz dobrze podpowiada. Niech nikt jeszcze nie ucieka chwileczkę. Wstańcie i powiedzcie jeden do drugiego, do sąsiada. Bracie i siostro, dobrze, że jesteś. Bardzo ważne. Zróbmy to. I pościskajmy się. Łukasz. Wiesz, jaką ty robotę robisz. No. Ile ludzi cię ogląda, to czekaj, to. Dobrze, że jesteś. Cykwy, tyle razy dobrze. Być i cię nie dotknę. No. Rzecz niepojęta. Dobrze, że jesteś. No. Dobrze, że jesteś. Cyguniu. Dobrze, że jesteś. To kochana, poznajesz mnie po głosie? A no pewnie. Kto? No wiesz, no po głosie poznajesz. A to ja zawsze mam tak. O Jezu, ja taka jestem gorąca stara baba. Teresa z Mielca. No. Ty moja mordeczka. No to przecież ty tu masz rzut beretem. No. A jaki rzut beretem? To nie jest dużo. Nie przeszło. No to ty, nie, co no, to jest? Jak ja się cieszę, że ja cię widzę wirtualnie. Nie, wirtualnie. Wirtualnie to cały czas, no. No ja fizycznie. Się cieszę. Jak ja oglądam twoje filmiki, jak ja się tobą karmię. Chłopie, ty sobie nie wyobrażasz, co ty robisz? No. Skąd ty jesteś taką istotą? Wiesz, nie, to nie jest źle. No jest cudownie. A co to robisz zdjęcia? A to jakiś pan profesjonalnie. Gdzie to twój syn? No strasznie się cieszę. Mówiłam moim dzieciom, jedna w Irlandii, jedna w Anglii, że zrobię zdjęcie z tobą i im prześlę. Bo tam jest mój syn z synową. No dobrze. Ale to jeszcze będzie okazja. Tak. Dobrze, że jesteś. Że tyle lat słucham też. No. Siostry, no. Cześć, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. No fajnie, to siadajcie, bo Mirek ma ważne rzeczy do opowiadania.